Okej, cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3 Dziki Gon. Ruszamy dalej, jedziemy za Vesti Miriam. Słuchajcie, dzięki za wszystkie wskazówki. Ja oczywiście powoli będę się starał z tym obeznać. Czy mogę sobie schować miecz? Źle się wojna dla naszych. No dobra, nie masz. Naszych? Jakich naszych? Królestw północy. Chyba królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak to jakaś wioska. Wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Słuchajcie, pisaliście też w komentarzach, Husiek, ta seria będzie trwać rok i tak dalej, będzie ponad 100 odcinków. Ja podejrzewam, że będzie ponad 100 odcinków, bo no wiadomo, ta gra jest dosyć długawa, ale słuchajcie, ja nie mam jakiegoś ciśnienia, że ja ją muszę skończyć już teraz, czy za miesiąc, czy za dwa. Mi się wcale nic nie spieszy i mam nadzieję, że wam też. Także na spokojnie, słuchajcie, easy, easy. Easy peasy. Jedziemy? Co to jest? Ty, tam go coś żre. Jakiś łobaczek. Taki większy łobaczek. Jakiś ptoszyna. Co to za ptoszyna jest? Pierdzielona mać. O, kierwa. O, lata. Wow. I podnosi konia. W sumie ten koń też lata. Jak tam? Poleciał? No, poleciał z koniem. Poleciał. Możesz wyjść. Niezły fryz. Jak ci na imię? Na bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Gryf, okej. Okay. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Dobra, nie bierzmy. Widać, że nie ma kasy za bardzo. Sam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby z zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Widać, że chłop potrzebuje na gularkę, bo za rozcięty, to co będziemy mu... brać kasę. A szukacie kogo? No może pomoże. Ta kobiety, niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. O, poza wiecie. Tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz. Wie co dobre, wie co dobre. To jedźmy. No i dobra, widzicie, jednak warto mu pomóc. Czy mogę z nim jeszcze o czymś porozmawiać? Witajcie. Witajcie. Płotka. Gdy jedziesz drogę, przyczynę, się trzeba to czynią podążać. Co ty mówisz? Serio? Płotka, nie tak szybko. O, zarąbiste. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Może miał ochotę po prostu. Smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują.
nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Okej, zbliżasz się do wioski, zachowuj się. Pamiętaj, że strażnicy i ochroniarze nie tolerują kradzieży, natarczy zaczepionych ludzi, którzy zmienią się dziennie. W pobliżu siedzib ludzkich, takie jak wioski czy miasta, mieszkańcy stawiają tablice ogłoszenia. Znaczy, że na łapie takim tym. Można nie znaleźć zlecenia, oferty pracy i lokalne wiadomości. O, widzisz, dobrze wiedzieć. Gąski! Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżarł i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Lepiej są dodać. Ponoć go cichaczem w krypcie włożył. Co to takie? Dzień dobry. Jakieś wieści z Wizimy? Nie. Czy tam jest ta? Fajna ta wioska. Ty, ktoś tu płacze. Czemu płaczesz, kobieto? To była twoja gąska? Dziki gon na niebie zawsze zwiastuje wojnę. A, że wojna idzie. Myślałem, że to była twoja gąska, ale... O, fucking wtyrt. Mogę sobie. Krowie mleko. Ty, nie wiedziałem, że ten. Nie wiedziałem, że. Ops. To było to. O kurwa, co zjadłem. Co to jest? Postacie? Książki, rzemiosło. O panie. Alchemia. Eliksiry. O kurnia. O, biały miód. Usuwa zatrucie eliksirami. Jaskółka. Przyspiesza regenerację żywotności. O kurnia. Kot. Miau. Ekwipunek. O kurnia. Tu znajdzie się przedmioty, które aktualnie używasz. Tu znajdzie się inne przedmioty, które aktualnie posiadasz. Filtrowanie przedmiotów. Tu znajdzie się wybrane odwiedzić cechy postaci, czyli żywotność, zatrucie eliksirem, czyli nie jestem zatruty. Ekipowanie przedmiotu, aby przygotować przedmiot do użytku, przeciągnij go na storby na odpowiednie pole lub kliknij na nim dwukrotnie. Jakie pole? Aha, zakład znajdziesz składki, nie brzmi czy... Aha. Fabularne, aha. Jedzenie odwrócę dla płotki, czy dla konia. Eliksir z petardy. Elementy pancerza. Aha! Mhm. Dobra, podgląd. Okej. W zasadzie może... Aha, okej. Kurde. Miecz srebrny. Miecz stalowy. Mapa świata. O! O kurde, aha, to nie wszystko odkryte chyba pewnie jeszcze, nie? No to jest tego trochę. Zadania. Bez i agrest. Pojedź do gospodyni, do gospody w białym sadzie. Aha, czyli to mamy ten. Okej. Okay. Ty, dobra. O, ty, ten krzok się jakoś świeci. Te gąski to są zajebiste. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na... Jajo. Szukasz kłopotów?
Ty patrz kot. Kurde, nie mogę go ciachnąć. A więc tego tak. Ciekawe, czy są tutaj jelonki. Więc tak sobie jelonka takim mieczem tak ściuk i go normalnie łepek odpadł. Zarąbiście. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! To może okazać się bardzo szybko, niż się wydaje. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? O! Obcy przytuły wyczyta się ikona sakiewki z dukatami, zaczęły przejść do handlu. Aha, dobra, okej, czyli dwójka jest ten. Dobra. Utko pieczone z kurczaka. Zapytajmy o tą kobietę pierw. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. Była to taka? Wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresta. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Okej. Opcja oznaczona ikoną daje zakończ rozmowę. Okej, rozumiem. Ale pokaż, co masz jeszcze. Może byśmy coś... Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Kupili. Szynkwas. Okej, sklepy. W panelu sklepu możesz kupować oraz sprzedawać przedmioty. Kliknij dwa razy na wybrany przedmiot, aby go kupić. Wciśnij Escape, aby zamknąć panel sklepu. O kurde, co to ma? Radeńska żołądkowa mocna. Składnik alchemiczny. Co to w ogóle są za karty? Manekin do ćwiczeń. Karta do gwinta. O co tu chodzi? Ty, a mogę ci sprzedać jajko. Czy to są moje dukoty, tak? I mogę ci sprzedać mleko. Regeneracja żywotności, regeneracja w trakcie walki. Aha, to nie. Utko, a to pieczone utko. To nie. Ja mam coś takiego jeszcze. Czy tu nie da się sprzedać? Okej. Okay. Eliksir. To jest? Godzina wilka. Eliksir. Aha. Mogę sprzedać broń. Nie, no to... kurde, no... Pierożek? Pierożek! Kupuję. O, i kurczak. Kurczak. Ile kosztuje kurczak? 75. Nie no. Wezmę tylko jednego. Dobra. To dzięki. Dzięki, to wszystko. A przecież kupiłem kurczaka.
Ja mam mięso z gąski, mogę mi sprzedać to mięso z gąski. Może będę mógł upiec to mięso z gąski gdzieś, nie? Poczci wiedźmini, a może wy byście grypa ubili, skara nieboskie, z nim mamy. Wpierw tylko bydło z pól porywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. To może kto zapłaci. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. On się tutaj zajmie, a my sobie pogadamy. Lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Okej. Okay. Całe czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, zapytaj podróżnego o Yennefer. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Masakra. Obcy, przy której wysiada się tylko na takie trójkąta, zaczęła możliwość rzucenia uroku. Osoba... O, właśnie. Okej. Okay. Nie tyle osoby się nie opowiedzą o uroku, aby je założyć, rozwijają mi się sugestie. Okej. Okay. Dalej, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel. Mówią, że jednała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Czyli przejeżdżała przez wieś. Postaw nas, gadać z tobą nie będzie. Postaw nas, gadać z tobą nie będzie. Postaw nas, gadać z tobą nie będzie. Nie, to nie. Ale rozejrzyjmy się tu jeszcze. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. A to jeszcze przed Kopernikiem. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurckiej. Gerd, aha. Wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Dlaczego zwiastunka wojny? O co chodzi? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. O. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. A czy jest jakaś wojna? Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. A co w ogóle on, co on tu robi? Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. To wracaj między księgi. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz.
Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Dobra, dajesz mu do myślenia. Nara. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. W gwinta? O, słyszałem, że ikona zaczęła przyjść do gry w gwinta. A zobaczmy, co to jest ten gwint. W sumie czemu nie? Wybornie. Tam już były jakieś w sklepie karty. O my god, samouczek gry w gwinta. No dobra, no tak. O my god. Gwint to starożytna krasnoludzka gra karciana odwiedzająca starcie dwóch armii. Gracze pełnią rolę generałów, a karty stanowią ich siły zbrojne. Zaczynasz jako pierwszy. Na początku dobierz 10 kart. Muszą ci one wystarczyć do końca rozgrywki. Nie będziesz dobierał więcej kart. A skąd mam wiedzieć, jakie karty mam dobrać? Okej. Okay. To jest karta jednostki. Liczba w ramach górnego roku wskazuje jej siłę. Kiedy karta zostanie umieszczona na polu bitwy, jej wartość jest dodawana do sumy sił wszystkich jednostek gracza. Okej. Okay. Tutaj znaczy jest typ jednostki. Jednostka bliskiego starcia, jednostka dalekiego zasięgu, jednostka oblężnicza. Czyli to jest oblężnicza jednostka. Okej. Karty pogody na do kart specjalnych, a nie już wszystkie karty. Okej. Na początku karty rozgrywam, że wybieram ich sobie, które chcę zmienić na inne. Masakra. Tu znajduje się pole bity, to jest twoja strona. To jest strona sobie przeciwnika. Podczas każdego ruchu gracz może umieścić jedną kartę na polu bitwy lub spasować. Każda talia ma swoje dowódcy, co zapewnia specjalne systemy, że możesz użyć tylko podczas bitwy. Okay. Wciśnij Enter, aby wejść kartę z ręki. Wciśnij ponownie Enter, aby umieścić kartę na polu bitwy. Twój ruch. Kurde. Kurde, nie wiem, co mam wybrać. Tą rudą bym sobie wybrał. Łuczniczka. Dobra. Liczba polowień przy ikonie gracza wskazuje sumę siły jednostek. W danym rzędzie. Każdy z tych wartości okej. Aha, czyli suma tych jest najwyższa. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Ruch przeciwnika. O! Piąteczkę rzucił. Mój ruch. To ja mu może rzucę pogodę. Czekaj, co się stanie. Aha, czyli wszystkie jednostki oblężnicze. Czyli mogłem dodać dopiero później, jakby on by wybrał jakąś tą. Dodamy kolejnego łucznika. Pewnie dziewiątkę. Remis na razie. Wrzucimy tego. A ten cwaniak. To mi zadajesz już się... Walczących w zwarciu, a które to są?
Dobra, sprawdźmy. Troszeczkę żeby mu przeciwnie spasował. Mój ruch, to ja mu wrzucę to. Okej, pasuje. Woohoo! Wygrałem rundę, zajebiście. Początek rundy. Dzięki za wystawienie kresu. Okej, twój ruch. Wrzucimy tą kartę. O, cwaniak mnie zrobił. Ale... O, cwaniak. Ale... O nie. Co jest, jeśli dam tą kartę? Koniec rundy. Ale wygrałem. Tak? Ruch przeciwnika? Nie, to czemu był koniec rundy? Przeciwnik wygrał. Ale ja bym już chciał skończyć. Ale nie, dobra, ile jest tych rund? Trzy rundy. No tak. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Dobra, już mniej więcej wiem, o co chodzi. Jakbyś kiedyś ale całkiem spoko. Chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Spieprzaj, bucho. Rozmawiam jeszcze z tą babeczką. Eliza. Eliza była chyba w tym. Jeszcze trzeba. W bajce takiej, nie? Kraina lodu. Co pytanie, jakie się podobają? Nilfgaardzkie rządy. Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A te Meri ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta, a teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. Okej, wszystko jasne. Bywaj. O, co? Zagadajmy jeszcze do tego gościa, bo to jest jakieś dziwne zielone... Gwanter Odaim, czy jak mu tam? Siema. Kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nas. Sznapsa już mieli wtedy? przejdźmy do rzeczy. Nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę... Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego sznapsika? Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Bo. On ją zna. To chlapnijmy z nim. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czy... Aha. O, to skąd zna? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra.
Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad Mistrza Jaskra? Dużo wie. Twoje zdrowie! A kim on jest w ogóle? Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Aha, dobra, to zapytajmy, gdzie jest Yennefer. Może będzie wiedział. Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Tak, dajmy mu tak. Owszem, chodzi o miłość. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Czy trzeba będzie udać się do garnizonu? My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. No, jeżeli ją znajdziemy, to będziemy jego dłużnikiem. A, to co, trzeba będzie chyba jechać, nie? W ogóle... Czyli rozumiem, że tutaj mam się udać. Dobra, fajnie, okej. Ty! Łachmanie! Jedziemy! Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej to tak, jak teraz. Dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. To co, nie jedzie z nami? Na razie. Co za gówniak. Po co chodzi na ten stół? Zostaw, nie rusz. Pa-pa-ra-ra. O-o. Już sobie wypiłeś? Szukają guza? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Ty już sobie wypiłeś, to wypierdalaj. To dajmy im wciry. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! Moja dupa należy teraz do mnie! O to leci. Miło było poznać. I dostaję w pierdol. No i dostali w pierdol. Zapisywanie w kluczowych momentach problemem sam go zostanie zautoczyć, zapamiętaj jednak, że aby czas zapisać swoje postępy w grze. Świat widzimy pełen z drapieżników, chociaż bez i... No dobra, a... Aaa! No dobra, okej. Okay.
Nie. W tym momencie nie może zapisać stanu gry. Zajmij się. Stan gry został zapisany. Tak było. Patrzcie, kury. To ja sam wychylę kufelek. Jajo. A, to ten. Mf. Kura. Jakieś wieści z Wizimy? Nie. Co gotujecie? A, mogę sobie tym. Queen Yarden Ard. Dobra. No, podejdziesz do tego, bo widzę, że jakieś składnie może dmuchawiec. Nie wiem, biorę. Nie wiem, do czego mi to jeszcze będzie potrzebne, czy do tych, jakie... Co ty mówisz? Tablica ogłoszeń. Aha, tablica ogłoszeń. Zdecydowca, kupiec, łany też. Kowal, zielarz, alchemik, miejsca mocy. Gniazdo potworów. Stół płatnerski, kamień szlifierski. Okej. Tararara. Siema. Ty. Co tu się dzieje? Pokaż, co umiesz. Co jest? Królicza skóra. Nie wiem, zbieram to na razie, ale dajcie mi znać, czy mam to zbierać, czy nie. Koniu! Dawaj, chodź, bo to trochę wieje. Dalej, płotka, dalej! No, wio! Patata... O ty w dupę jeża! Możesz ty kierwa jelonki. Dawaj go. O kurwa, tak. Gościa bym tam zajebał. Dawaj go! Chodź tu! Nie dam rady. Kurczę. Chodź tu, jelonku. Dobra, spoko, wiem o koniu. A, mam cię! Ty, a czym mam ten? Dobra, słuchajcie, to tak, w przyszłym odcinku pojedziemy sobie tam do tych, ogarnąć temat, porozmawiać z nimi, bo tu już brzydka pogoda się robi, zimno, wieje, piździ i w ogóle.
Także widzimy się w kolejnym odcinku. Jak wam się oczywiście odcinek podobał, to zostawcie łapencję w górę. Subskrybujcie kanał, co być na bieżąco. No i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcineczku Wiedźwina. Trzymajcie się, na razie. Jo, pa, pa.